szukacie trzypokojowego mieszkania w dobrej lokalizacji w Poznaniu, to dobrze trafiliście. Nazywam się Aleksandra Jołocha i zapraszam. Na samym wejściu mamy przestronny korytarz, który ma ponad 6 metrów. Mamy tutaj także wideofon na wyposażenie mieszkania, który daje nam bezpieczeństwo, bo dzięki niemu widzimy, kto do nas dzwoni i możemy na samym starcie bez odbierania słuchawki zadecydować, czy tą osobę wpuścimy i czy z nią porozmawiamy. W korytarzu znajduje się duże lustro, a teraz zapraszam do salonu z aneksem. 26-metrowy salon z aneksem kuchennym ma wyjście na taras, na którym możemy sobie oglądać bardzo ładne zachody słońca. Jeżeli mamy małe dzieci, to bardzo polubimy widok na plac zabaw. Będziemy mogli je w każdym momencie widzieć z okna, podczas oglądania telewizji, bądź podczas przygotowywania posiłku. Jeden z pokoi może być zaaranżowany jako sypialnia dla dzieci. Tak jak wcześniej wspomniałam, mieszkanie jest trzypokojowe. Co się kryje w ostatnim? Największa sypialnia, która ma ponad 12 metrów. Tak samo jak w salonie mamy okna aż do podłogi, które dają nam wyjście na ogród, który ma ponad 15 metrów i jest tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji. Co warto dodać, nad nami nie znajduje się ani jeden balkon. Za ostatnimi drzwiami kryje się dosyć spore ich rozmiarów łazienka. Jest tu jedna funkcja, którą myślę, że doceni każda z kobiet. Funkcja LED-owego oświetlenia w lustrze na pewno pomoże nam w zrobieniu perfekcyjnego makijażu. W łazience, pomijając cudowne lustro z oświetleniem LED-owym, znajduje się wanno prysznic z bardzo fajną i funkcjonalną deszczownicą. Trzypokojowe mieszkanie, które właśnie obejrzeliśmy, o powierzchni 49 m, znajduje się na poznańskim Wilczaku w dzielnicy Winogrady. Całe mieszkanie znajduje się na parterze. Z jednej i z drugiej strony mamy okna do ziemi, które pozwalają nam na wyjście na taras bądź na ogród. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w LED zewnętrzne. Mieszkanie zostało wykończone z najwyższą starannością pod klucz. Ponadto kupujący nie płaci podatku PTC w wysokości 2%. Jeżeli jesteście nim zainteresowani, zapraszam do kontaktu.